Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie z nadwiecznego Bałtyku. Stąd z pewnej perspektywy można lepiej spojrzeć na to, co dzieje w polskiej polityce i na to, co się dzieje w polityce europejskiej. A ta ostatnia w ostatnich dniach szczególnie mocno dotyka nie tylko samej wspólnoty jako całego projektu politycznego, ale także, no może w szczególności Polski, bo decyzje, które zapadły na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli, zmieniają kształt Unii Europejskiej w bardzo istotnym dla polskiego rządu, czy w ogóle dla państwa polskiego kształcie. I to będzie główny temat dzisiejszego popołudnia. Będziemy dla Państwa rozkładać na czynniki pierwsze porozumienie wynegocjowane w Brukseli i kształt budżetu długoterminowego, siedmioletniego na lata 2021-2027, ale także specjalnego funduszu odbudowy, który ma pomóc w restauracji gospodarek, tak trzeba powiedzieć, europejskich po koronakryzysie. 16:12. Witam radiosłuchaczy we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie oraz w internecie na www.net.fm i rozwikływanie tych nieco zawikłanych przepisów prawa europejskiego. Rozpoczynamy od rozmowy z politykiem. Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet. Pan poseł musi być w ruchu, bo jeszcze dzisiaj jedno ważne wydarzenie. Po godzinie 17:00 Państwowa Komisja Wyborcza przekaże akt wyboru panu prezydentowi. To nie jest jeszcze zaprzysiężenie, to jest tylko akt, że PKW stwierdza, że na tym etapie głosowania i po zliczeniu głosów wygrał te wybory prezydent Andrzej Duda, ale jeszcze mamy sąd najwyższy, więc jeżeli ktoś myśli, że to jest koniec procesu wyborczego, to jeszcze tak do końca nie jest, bo jest ten ostatni krok, czyli stwierdzenie ważności orzeczenia PKW. To jeszcze będzie wręczone przez sąd najwyższy, ale wracając do spraw europejskich. Dla pana posła, jaki jest ten kompromis, jak go odczytywać, nie tylko w tej kategorii finansowej, ile pieniędzy dostanie Polska, ale jak ten proces zmieni Unię Europejską? No przede wszystkim Unia Europejska, mam nadzieję, że przy pomocy tych dużych pieniędzy gospodarki wszystkich krajów wrócą na ścieżkę wzrostu. O to chodzi. Najprawdopodobniej pod koniec lipca Eurostat poda dane dotyczące makroekonomiczne, dotyczące drugiego kwartału i to będą dane przerażające. W wielu krajach, szczególnie po południu Europy, ale pewnie nie tylko, PKB spadnie o ponad 20% w drugim kwartale i myślę, że to właśnie wyobraźnia tego, co się za chwilę wydarzy, podpowiadała szefom państw, żeby jednak do tego porozumienia doszło i żeby był także sygnał dla rynków finansowych, że za chwilę zostaną uruchomione wielkie pieniądze, które w dużej mierze zostaną przeznaczone na inwestycje. No a wracając do naszych spraw, no to nie ulega wątpliwości, że to duży sukces Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu. Kwota niebagatelna, rzędu 700 miliardów złotych. Ale panie profesorze, zanim o tych pieniędzy, bo to jeszcze o tym zdążymy porozmawiać i o praworządności, bo to jest główny temat, ale interesuje mnie, jak się zmieni kształt, bo o tym mówi chociażby prezydent Francji Emmanuel Macron, który podkreślał, że to te porozumienie, ten deal, żeby mówić już tą nową mową brukselską, on nie tylko rozdysponowuje pieniądze, nie tylko daje nowe ramy finansowe, ale zmienia także samą wspólnotę. Komisja Europejska będzie miała więcej władzy, więcej niezależności finansowej. Bruksela od nas wszystkich otrzyma. To jest prawda, czy to nie jest prawda? To znaczy, no po raz pierwszy uruchamiany jest rzeczywiście fundusz, którego źródłem, którego dochodami są pożyczki, których no, autorem będzie Komisja Europejska. Do tej pory rzeczywiście czegoś takiego nie było, czyli Komisja Europejska po raz pierwszy w historii się zadłuży, emitując papiery wartościowe. Oczywiście to
Te pożyczki będą gwarantowane przez państwa członkowskie proporcjonalnie do zamożności tych państw, ale to jest rzeczywiście wydarzenie, że na poziomie Komisji Europejskiej pojawią się niejako jej pieniądze przez nią pożyczone, no bo budżet unijny składa się ze składek krajów członkowskich w relacji do PKB, tak zwane dochody własne są śladowe w tym budżecie. W tym sensie no następuje zmiana, ale ja myślę, że oczywiście przywódcy krajów europejskich mówią różne rzeczy, ale tak naprawdę to właśnie... Ale to się, zostańmy jeszcze na chwilę, panie pośle, przy tych własnych dochodach Komisji Europejskiej czy rządu europejskiego, bo już być może tak możemy o tym powiedzieć. W wielu naszych rozmowach często się ten wątek przewijał, na ile dać samodzielność Brukseli w kształtowaniu finansów, na ile dać dochodów własnych tak zwanych Brukseli, a nie transferów pieniędzy z państw członkowskich. Pan poseł zawsze optował przeciwko jakimś nowym podatkom, które byłyby pobierane, organizowane na szczeblu europejskim. Teraz, jak rozumiem, nowych podatków nie ma, ale jest możliwość pożyczenia przez Komisję Europejską. Także być może niebezpieczny element. No ale to jest, że tak się wyrażę, wydarzenie jednorazowe. Komisja Europejska nie uzyskała jakiegoś glejtu na pożyczanie ciągłe. To jest pożyczanie jednorazowe, określonej kwoty. 700 miliardów, 50 miliardów. Spora część, 390, to będą dotacje. A więc one będą w całości, ta pożyczka będzie musiała być spłacona przez kraje członkowskie. Pozostała część to będą pożyczki, które będą spłacały kraje członkowskie. A wracając do tych dochodów własnych, to one no także pewnie się pojawią już gdzieś tam na koniec 2000, pod koniec tej perspektywy finansowej. Bo one mają służyć, one będą mniej więcej tej wysokości, żeby obsłużyć odsetki od tego długu w wysokości 750 miliardów, to będzie kilkanaście miliardów rocznie i te dochody własne są, czy instrumenty, przy pomocy których te dochody będzie się gromadzić, mniej więcej na tyle opiewają. No przede wszystkim to ma być ta tak zwana ta opłata od śladu węglowego, no bo rzeczywiście, jeżeli będziemy szli tą ścieżką redukcji CO2 i ograniczali emisję CO2, to bez wprowadzenia takiej opłaty na granicach Unii Europejskiej, no gospodarka unijna będzie niekonkurencyjna. Więc te towary, które będą sprowadzane z tak zwanych krajów trzecich, muszą być objęte taką opłatą. Inna sprawa, jak my tą opłatę zalegalizujemy na poziomie Światowej Organizacji Handlu, bo to nie takie proste. Wszystkie kraje należą do Światowej Organizacji Handlu i jeżeli wprowadzamy jakieś obciążenia na granicach, w tym przypadku unijnych, no to musimy to przeprowadzić przez Światową Organizację Handlu, więc to wszystko jest ciągle skomplikowane i odległe, ale jeżeli pojawią się dochody własne, to one będą miały charakter zgody Rady Europejskiej jednomyślnej na wprowadzenie takiego instrumentu, a to nie oznacza, że na tej podstawie Komisja Europejska będzie sobie wprowadzała jakieś swoje podatki, które wymyśli. To wszystko jest pod kontrolą, choć ma pan rację. No jeżeli dajemy Komisji możliwość zaciągania długu na rynku albo wprowadzania jakiegoś instrumentu o charakterze podatkowym, no to rezygnujemy z części kompetencji państwa członkowskiego. Tak, no tego nie da się ukryć. To jeszcze wróćmy, i to jest ważny element, bo tam, gdzie pieniądze, tam władza, żeby przypomnieć prostą zasadę polityki, ale to będzie długo, długoterminowa rozmowa, jeszcze nie będzie miał poruszać, czy to jest korzystne, czy niekorzystne, raczej chyba niekorzystne dla państw członkowskich, że Komisja Europejska będzie miała własne dochody tak duże i pewnie jak temu przeciwdziałać. Teraz do sprawy palącej, czyli tych konkretnych rozwiązań porozumienia na Radzie Europejskiej. Panie pośle, przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o tą praworządność, bo co do kwestii sum, to wydaje się, że tutaj można mówić o sukcesie bez jakiegoś dużego naciągania rzeczywistości ze strony polityków. Rząd ma się czym pochwalić, ale być może to wszystko jest nieistotne, bo jest ten element powiązania środków z praworządnością. O tym chociażby mówią politycy Solidarnej Polski, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Panie redaktorze, zapisy znamy, to jest ta konkluzja 22 i 23. No one są napisane takim językiem, że dla jednych można powiedzieć tak, że jakieś zręby
te powiązania wydatków z praworządnością są. Dla innych ten zapis mówi tylko tyle, że w tej sprawie Rada Europejska podejmie decyzję, a ponieważ jest to sprawa fundamentalna, więc musi ją przyjąć jednomyślnie. To, co oczekiwała Polska i Węgry, to skwantyfikowanie owej praworządności, czyli podanie jakichś wskaźników na podstawie konkretnych wskaźników. Komisja Europejska będzie mogła stawiać komuś zarzut, że nie ma praworządności. Ogólne sformułowania nie wystarczą. Jeżeli ta koncepcja, którą ma przygotować Komisja Europejska, będzie spełniała te warunki kwantyfikowalności, czyli mierzalności zdefiniowanej praworządności, to wtedy, jak rozumiem, takie powiązanie zostanie jednomyślnie przez Radę Europejską przyjęte. Jeżeli nie będzie spełniać tego warunku, to po prostu nie będzie takiego związku. Dla mnie to jest rzecz oczywista i nie sądzę, żeby premier Morawiecki, a także pan premier Orban, który przecież miał uchwałę swojego parlamentu, żeby, broń Boże, pod czymś takim się nie podpisywał, żeby wbrew swoim społeczeństwom podjęli decyzję, że no jednak godzą się na jakąś... Skąd ta różnica zdań na konferencjach prasowych? Ja wiem, to nie jest poziom zapisów prawnych, to jest poziom deklaracji politycznych, zupełnie inny poziom ogólności, ale premier też Morawiecki mówi, nie ma powiązania, Ursula von der Leyen, szefowa komisji, mówi, jest powiązanie, Emmanuel Macron mówi, jest powiązanie i wielu innych polityków europejskich mówi, jest powiązanie. Mówi o tym Charles Michel, czyli szef Rady Europejskiej, mówi, jest powiązanie praworządności ze środkami europejskimi. W tej chwili go nie ma, natomiast Charles Michel i pani von der Leyen muszą w czwartek przyjść do parlamentu, muszą przyjść do parlamentu i muszą przekonać większość parlamentarną, że jakieś powiązanie dotyczące praworządności jest, bo pan pamięta rezolucję parlamentu w tym względzie. Pamiętam. Zresztą inspirowaną przez europosłów Platformy. Ona została przyjęta miażdżącą większością głosów. 500 ileś do 100 kilkudziesięciu przeciw. I teraz, ponieważ parlament jest władzą budżetową, a więc także musi się zgodzić na kształt budżetu i przy okazji funduszu odbudowy, no to pan Michel nie mógł przyjść do parlamentu i powiedzieć, że ma wykreślone w konkluzjach praworządność. No, tak skomplikowana jest polityka unijna i po prostu trzeba się z tym zgodzić. To na koniec tylko, na ile Parlament Europejski, bo tutaj pan ma też głos jako członek tego parlamentu, będzie mógł zmienić to, co uzgodnili szefowie rządu w ramach Rady Europejskiej, konkretne zapisy cyzelować, wykreślać, na przykład wpisać już bezpośrednio, że... Nie, no to znaczy, wie pan, to jeżeli chodzi o formułę ostateczną, no to jest tak zwany trilog i szuka się tego porozumienia. Rozumiem, że rezolucja, która zostanie teraz przyjęta w ten czwartek, no będzie rezolucją akceptującą w ogólności warunki wynegocjowane przez 27 państw członkowskich. Być może będą doprecyzowane później jakieś szczegóły, ale w ogólności parlament to porozumienie poprze. Tak? Ale to sobie w czwartek nie ma tak, że Europarlament ma prawo, aby konkretne zapisy zmieniać w umowie podjętej przez Radę Europejską. Absolutnie, absolutnie nie. Takiej możliwości nie ma. A gdyby miał, to pewnie praworządność byłaby jeszcze silniej w tym dokumencie podkreślona. Zdecydowanie tak. Jeżeli się zna rezolucję parlamentu, to ona była daleko idąca i bardzo radykalna. No to jeszcze na koniec, jak pan myśli, jak się zakończy ten spór wewnątrz rządu? Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, ważny polityk Solidarnej Polski, nawet się kłóci publicznie na Twitterze, na jednym z mediów społecznościowych się kłóci z wiceministrem spraw zagranicznych, panem ministrem Jabłońskim, każe mu pokazać dokumenty, że na pewno nie ma tego powiązania. Czy to jest także kłopot dla koalicji rządzącej, pana zdaniem? Panie redaktorze, potrzebne są rozmowy i wyjaśnienia. I myślę, że pan premier Morawiecki zaraz po przyleciu zrobił konferencję prasową i uspokoił opinię publiczną. Także no właśnie tych mediów, które w sposób szczególny były zainteresowane tym i rząd z tych pozycji atakowały. Myślę, że także na poziomie rządowym te wyjaśnienia się znajdą. Moim zdaniem jest to duży sukces polskiego rządu. Wyszliśmy z tego wszystkiego obronną ręką, a jeżeli jeszcze pan premier Orban, który miał w tej sprawie swoje stanowcze stanowisko swojego parlamentu, to rozwiązanie poparł, to oznacza, że to premierzy obydwu krajów mają rację, a nie media, chyba, które że zostali oszukani się albo rozegrani na poziomie kruczków, meandrów i słów w prawie europejskim. Spokojnie, panie redaktorze, na pewno do tego nie dojdzie. Grupa Wyszehradzka jest za silną grupą
żeby była rozgrywana przez kraje Europy Zachodniej. Zobaczymy, jakie będą konsultacje na szczytach partii, bo w tej chwili trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej. Tam też pewnie efekty szczytu są, tak jak i na naszej antenie, rozpatrywane. Gościem popołudnia wnet był dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet. Dziękujemy również. Pozdrawiamy.